Czy masz świadomość? Jest całkiem prawdopodobne, że poza obszarem postrzegania zmysłowego ukryte są całe światy, o których nie mamy pojęcia. Albert Einstein. Od ukończenia pracy nad podróżami poza ciałem wiele wydarzyło się zarówno na świecie, jak i w moim życiu osobistym. Najbardziej interesującym doświadczeniem było publiczne zakwalifikowanie mnie jako człowieka wysoce podejrzanej grupy określanej mianem mediów, zmysłowców, szarlatanów lub bardziej generalnie parapsychologów. Publikacja książki po prostu zdmuchnęła mój wizerunek poważnego, odpowiedzialnego biznesmena, Robert Monroe. Nowe prawdy zawsze początkowo uważane są za herezję. Thomas Huxley. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu audycji Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Danuta Adamska-Rutkowska, autorka książek m.in. Kwantowa świadomość w konwencjonalnej nauce, Związek ducha i materii, naukowe dowody na istnienie rzeczywistości równoległych, Świadomość wielowymiarowa w świetle badań naukowych i książki Psychotronika, współczesna nauka o świadomości. Dzień dobry Pani Danuto. Dzień dobry. Pani Danuto, kim był Robert Monroe, którego zacytowałem na wstępie w jednym z tych trzech cytatów, zanim zaczął doświadczać podróży poza ciałem? Monroe był przede wszystkim biznesmenem. Był zaangażowany w branży radiowej i w ramach tej branży zainicjował badanie metod przyspieszania procesu nauki podczas snu za pomocą specyficznych wzorów częstotliwości fal dźwiękowych. Badania te wykazały, że mózg działa najsprawniej, gdy podawane do obu uszu dźwięki różnicowe sprawiają, że obie półkule mózgowe zaczynają pracować synchronicznie. Czyli, krótko mówiąc, współpracują ze sobą. Przekonano się też, że zmieniając częstotliwości fal mózgowych, można w szerokim zakresie wpływać i na ciało człowieka, i na jego psychikę. Ale on zanim zajął się tymi badaniami... Nie, on się zajął nie tymi badaniami po to, żeby podróżować poza ciałem, tylko właśnie w tym celu, żeby promować tą przyspieszoną naukę. Czy te badania wpłynęły na to, że zaczął również doznawać percepcji pozacielesnej, trudno mi na ten temat coś powiedzieć. Być może miało to jakiś wpływ, ponieważ te badania zostały rozpoczęte wcześniej, jeszcze zanim powstał Instytut właściwie wiedzy stosowanej, który później został nazwany Instytutem Monroe, gdzie były już prowadzone regularne kursy, które prowadziły do wychodzenia poza ciałem za pomocą techniki różnicowej. Ale nie od tego się zaczęło. Aha. A pytał mnie pan, kim był Monroe? Był człowiekiem, który po prostu w ramach swojej specjalności wpadł na coś interesującego i zaczął to później badać również i w tym zakresie. Aha, a jak pani wspomniała, że był biznesmenem, czyli właściwie na czym zarabiał na życie? Inżynierem z zawodu. Aha. Tak jak ja. Czyli umysł ścisły, techniczny. No nie tylko, bo mnie się wydaje, że bardzo ważne w tym wszystkim jest również to, że inżynierowie są przyzwyczajeni do tego, żeby wdrażać swoje pomysły. A co było w ogóle, czy pani kojarzy, czy był jakiś katalizator, który spowodował, że on się w ogóle zajął tą dziedziną? No na pewno, bo to jest zagadnienie biznesowe. Tego rodzaju przyspieszona nauka kosztuje.
Czyli rozumiem, że on myślał o spieniężeniu tego o pomysłu. O rozwoju swojego biznesu, bo te doświadczenia zostały podjęte właściwie w laboratorium doświadczalnym jego korporacji. Jasne. No i co się takiego stało w 1958 roku, co zmieniło jego życie? Rozumiem, że pomijamy sprawę tych nagrań różnicowych i od razu przechodzimy do tego, co się stało. A nie, może pani powiedzieć, wyjaśnić, o co chodzi z tymi nagraniami różnicowymi? No tak, prawdę powiedziawszy, już nie będę opowiadać, w jaki sposób one były prowadzone, ale co zostało ustalone i co okazało się ważne, że tego rodzaju techniki kontrolowały nie tylko pracę mózgu, ale również fizjologię osoby znajdującej się w kabinie kontrolnej. W każdym eksperymencie rejestrowano zawsze elektryczną reakcję struktur mózgowych za pomocą elektroencefalografu. Badano zmiany ciśnienia krwi, tętna, temperaturę, potencjał elektryczny ciała. Prowadzono pomiary zmian napięcia mięśni za pomocą elektromiografu. Czyli krótko mówiąc, badania były dość wszechstronne. I uzyskane wyniki pomiarów zawsze porównywane z różnorodnymi sygnałami dźwiękowymi, które wywoływały konkretne reakcje. Także była to praca z całą pewnością w pełni naukowa, a nie odlotowa. Jak pan zasygnalizował, że on w końcu zaczął się bać, że uznają go za czubka. To, co on robił, to nie była żadna praca prowadzona w oderwaniu od rzeczywistości. Czyli można by powiedzieć, teraz jak pani opowiada, można by powiedzieć, że gdyby on dzisiaj żył i zaczął robić to, o czym pani mówi, no to byłby uznany za innowatora, który zajmuje się jakimś innowacyjnym biznesem. Jak najbardziej. Ja uważam, że on już powinien być uznany za inicjatora bardzo ciekawych badań, ponieważ w gruncie rzeczy te badania były naprawdę pierwszymi, gdzie weszliśmy w inne wymiary. Co prawda nie cieleśnie, paracieleśnie, ale weszliśmy. Weszliśmy w nie mentalnie, integrując wielowymiarową świadomość. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że my mamy wielowymiarową świadomość i jesteśmy istotami wielowymiarowymi. To jest istotność ostatnich lat. Rozumiem, że na chłopski rozum chodziło o to, żeby przyspieszyć procesy nauki i tak, przez to też... Tak, a z tego wynikło okazało się, że nie jedno. No tak, to myślę sobie też, że tak trochę trywializując, ale w sumie mówiąc też poważnie, że mógłby złożyć wniosek grantowy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieszczącego się w Warszawie. Opatentował swoją technikę. No właśnie. No właśnie. I to się wszystko działo w latach 50. No, trochę później. Bo z tego co pamiętam, to chyba w 75 roku opatentował te techniki. Czyli już po jego doświadczeniach pozacielesnych. No właśnie. To co się z takiego wydarzyło w 1958 roku? No właśnie to, że po raz pierwszy doznał wyjścia poza ciało. Podejrzewam, że on nie tylko był inicjatorem tych badań, ale niewykluczone, że również poddawał się tym badaniom wtedy, kiedy się zorientowano, że ta metodyka pozwala wyodrębnić i zbadać specyfikę kilkudziesięciu stanów świadomości, również takich, które w normalnych warunkach występują bardzo rzadko i w krótkich odcinkach czasu. A on je potrafił stymulować, znaczy nie on, tylko jego zespół, bo jego zespół gromadził wielu specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Ja tutaj zacytuję Monroe z jego książki Podróże poza ciałem. Muszę tu wyznać, iż bałem się, co się ze mną stanie, gdyby ten stan w dalszym ciągu trwał. Bardziej obawiałem się choroby umysłowej niż uszkodzenia ciała. Wiedziałem wystarczająco wiele z psychologii, by zdawać sobie sprawę, że obawy te nie były tak zupełnie bezpodstawne.
miałem przyjaciół wśród psychologów i psychiatrów, ale nie chciałem rozmawiać z nimi na ten temat. Bałem się, że zaliczyliby mnie do grona swoich pacjentów i utraciłbym w ten sposób swobodę, jaką daje normalność. A przyjaciele, którzy nie byli w tej dziedzinie fachowcami, mogliby się okazać jeszcze gorsi. Jak nic, przykleiliby mi etykietkę czubka, a to mogłoby skomplikować życie moje i moich najbliższych. To pani Danu, to co, o co chodzi z tym stanem, którego Monroe się obawiał, że będzie ciągle trwał? No, to był stan zintegrowanej świadomości i uważam, że zupełnie niepotrzebnie się tego bał. Tak prawdę powiedziawszy, ja chociaż nie robiłam tego rodzaju doświadczeń w czasie swojej pracy zawodowej, niemniej jednak też czułam się trochę inna niż wszyscy. Prawdę powiedziawszy, zawsze miałam wrażenie, że jestem w jakiś sposób przez kogoś, przez coś prowadzona, choć nie bardzo wiedziałam, z czym to powiązać. W moim życiu zdarzało się wielu przypadków, które sterowały moim życiem, ale ponieważ te przypadki się nawarstwiały, w końcu zaczęłam wątpić, czy to jest przypadek. Więc niezależnie od tego, jaką drogą idziemy, to dochodzimy do wielowymiarowości tylko i wyłącznie na tej podstawie, że jesteśmy ciekawi i szukamy. A czym jest ta wielowymiarowość? No, już chyba w 1978 roku australijski neurofizjolog John Eccles wypromował w nauce pojęcie kompleksu świadomościowego. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o wielowymiarowości, ale wiedzieliśmy już, że świadomość nie jest jednorodna, że wyodrębniamy tę świadomość czuwającą, która steruje naszymi strukturami mózgowymi, że oprócz tego funkcjonuje podświadomość, czyli nasz wewnętrzny autopilot. Nie wiadomo było, czy to jest coś też czasoprzestrzennego, czy poza. W każdym bądź razie jeszcze oprócz tego psychologia głębi wyodrębniała stan naszej świadomości, który nazywano najwyższym ja, czyli czymś, jak gdyby, co było esencją naszej osobowości. Czyli to nie były takie całkiem odjazdowe problemy rozpatrywane tylko i wyłącznie w ostatnich latach, bo już w XX roku zaczęła się ta praca. Przepraszam, w XX wieku. Już nie mówiąc o tym, że w 1921 wieku człowiek, moim zdaniem genialny, na miarę Leonarda da Vinci, tylko tyle, że XX wieku, doznał olśnienia, czyli kontaktu z rzeczywistością ukrytą, tą, której nie odbieramy zmysłami, i została mu objawiona w czasie tych kontaktów, czyli innymi mówiąc, podczas channelingu, który był niejako wgrywany mu do umysłu. Przedstawiono mu nową koncepcję wszechświata, którą, żeby opracować, on nawet podjął studia fizyczne, żeby się zorientować, czego takiego on się dowiedział. Dla mnie to jest nic nadzwyczajnego, ponieważ ja tego rodzaju channelingi odbieram właściwie od czasu, kiedy rozpoczęłam pracę zawodową. A wracając do... To nie jest nic nadzwyczajnego. Każdy z nas w gruncie rzeczy ma kontakt z rzeczywistością ukrytą, tylko bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nawet nasz autopilot znajduje się w rzeczywistości ukrytej i wykonujemy mnóstwo czynności podświadomie, i to jest udowodnione chociażby przez Benjamina Libeta, amerykańskiego psychotronika, który udowodnił, że właściwie przez główną część czasu, on nawet chyba sięgnął do 80%, pracujemy na autopilocie, czyli kieruje nami podświadomość, a nie umysł analityczny. A jak możemy poznać, że faktycznie kieruje nami autopilot? A prowadzi pan samochód? No nie, akurat nie mam samochodu, ale prowadzę rower. Widział pan kiedyś, w jaki sposób
ludzie grają w bilar, czy oglądał pan tenis, nigdy w życiu nie odbyłby pan piłeczki, gdyby nie wchodziła w grę prekognicja. Oczywiście ta prekognicja musi być wypracowana w ramach doświadczenia, ale autopilot jest programowany i odbija pan automatycznie dokładnie, wiedząc, co się zdarzy, mimo że jeszcze nawet ta piłeczka do pana nie doleciała. A co to znaczy prekognicja dla słuchaczy? To jest uzmysłowienie sobie skutków tego, co pan robi z wyprzedzeniem. Czyli zanim odbije piłeczkę... Prekognicja to jest w ogóle przepowiadanie przyszłości. Więc w gruncie rzeczy, gdyby nie zjawisko prekognicji, nie bylibyśmy w stanie grać w tenisa, nie bylibyśmy w stanie grać w bilard, nie bylibyśmy w stanie bezpiecznie prowadzić samochodu. A wracając do Monroe, to on się poddał badaniom tego swojego stanu. Jakie to były badania i gdzie one miały miejsce? Gdzie on? On w dwóch ośrodkach się badał, z tego co pamiętam. Tak, tak. I pierwsze badania były w Virginii. Natomiast drugie były prowadzone w Kalifornii, na Uniwersytecie Kalifornijskim. I jaki był efekt tych badań? No, były one w gruncie rzeczy podobne do tego, co sam badał w ramach swojej samoobserwacji. No nie tylko samoobserwacji, bo również wtedy, kiedy badał techniki nauki podczas snu. Jakim badaniom był poddawany? Na Uniwersytecie Kalifornijskim nawet jego badaniami kierował dr Charles Tart, bardzo znana osobistość, działająca w ramach psychotroniki zresztą. To znaczy w Stanach Zjednoczonych na ogół się jeszcze ciągle używa określenia parapsychologii, ale ten przedrostek para ma negatywne znaczenie. W związku z tym ja zdecydowanie wolę określenia psychotronika, czyli nauka o potencjale naszej świadomości. Zresztą psychotronika już zyskała sobie pełny status sensu stricte nauki w pełnym znaczeniu tego słowa znaczy. I jak pani mówi, że one te badania potwierdziły to, co sam... Tak, bo tam prowadzono kontrolę pomiaru fal mózgowych, a więc to samo, co było robione u niego w tym jego laboratorium korporacyjnym. Obserwowano jeszcze dodatkowo ruchy gałek ocznych pod zamkniętymi powiekami podczas niby tej podróży pozacielesnej, ale w gruncie rzeczy to jest iluzja, że się podróżuje, bo to jest integracja wielopolimerowej świadomości i ogląda się wtedy świat z perspektywy swojego duplikatu. Ale to mówię z wyprzedzeniem, bo jeszcze nie powiedziałam, w jaki sposób możemy interpretować z punktu widzenia nauki te doświadczenia, których doświadczał Monroe. Co jeszcze badano? Badano rytm serca za pomocą EKG. Były sprawdzane również efekty obserwacji zdarzeń w stanie pozacielesnym w pomieszczeniach, które nie były przez niego widziane. Czyli krótko mówiąc, musiałby się tam mentalnie udać, żeby dokonać rozpoznania i powiedzieć, co widzi. I co wynikało z tych badań? No, zgadzały się z faktami. Które opowiadał... Które relacjonował w czasie stanu pozacielesnego. To znaczy, ja ciągle używam tego określenia stan pozacielesny, ale tak jak powiedziałam, jest to w gruncie rzeczy stan zintegrowanej świadomości. Zresztą... Ten postulat, który wysunął Eccles na temat kompleksu świadomościowego, potwierdził się, bo rzeczywiście kompleks świadomościowy jest
kompleksem. Jest to układ wielowymiarowy, w związku z tym każdy kawałek tego kompleksu, można powiedzieć, spełnia inne funkcje i nawet można powiedzieć, że działa w innych wymiarach, bo ten nasz bliźniak, który się znajduje w rzeczywistości ukrytej, w momencie, gdy zasiedla ciało mającego narodzić się dziecka, jak nawet przygotowuje go do tego, żeby mógł sterować jego ciałem i jego strukturami mózgowymi. Właściwie programuje jego mózg i programuje jego układ nerwowy serca. Ja teraz zacytuję panią fragment pani książki Kwantowa rzeczywistość. Dziś już wszyscy w zasadzie powinniśmy wiedzieć o tym, że fizyka klasyczna i fizyka kwantowa opisują razem dokładnie tę samą rzeczywistość. Pierwsza opisuje jej jawną część, druga ukrytą przed naszym postrzeganiem, gdyż nasz codzienny ogląd świata został wyraźnie ograniczony do odbioru zmysłowego. Proszę powiedzieć, co współczesna nauka mówi o tych przeżyciach Roberta Monroe z lat 50., 70., 60. Przede wszystkim to zdanie, które pan przytoczył, pochodzi z książki wydanej drukiem w roku 2015, gdzie musiałam powyrzucać z książki całe mnóstwo wiedzy, która się nie nadawała do druku wtedy. I muszę sprostować w związku z tym to, o czym pan powiedział. Fizyka kwantowa nie opisuje tylko mikroświata. Czyli krótko mówiąc, fizyka klasyczna i kwantowa to są dwa szczególne przypadki tego samego modelu. Natomiast całą rzeczywistość opisuje w tej chwili wielowymiarowa fizyka kwantowa. Więc w tych rozszerzeniach już z całą pewnością napisałabym to zupełnie inaczej. Znaczy napisałam, bo przecież rozszerzenia są już opublikowane w internecie. I nigdy w życiu już nie wyślę do żadnego wydawcy i nie będę się z nikim spierać o to, co mi wolno opublikować, a czego nie, tym bardziej, że wszystko, co piszę, jest oparte na badaniach naukowych prowadzonych zgodnie z konwencją, chociaż poza granicami objętymi paradygmatem naukowym, bo paradygmat naukowy niestety więzi nas w klatce, dyktując nam, co mamy badać, jakimi metodami, jakie procedury stosować, jak nam wolno interpretować wyniki, czyli krótko mówiąc, niewiele mamy swobody. A wracając do pytania, co mówi współczesna nauka o przeżyciach Roberta Monroe? Obawiam się, że podchodzi do tego z dużym dystansem, ale jako naukowiec również i fizyk, bo chociaż studiowałam chemię i fizykę na Politechnice, niemniej jednak chemia to też fizyka, tylko stosuje inne modele, czyli jako fizyk, dla mnie jego przeżycia są zrozumiałe, a tym bardziej są zrozumiałe, że już też ich zakosztowałam. Chociaż nie stosowałam do tego metodyki dźwięków różnicowych, wystarczyła do tego aktywacja wielowymiarowego pola kwantowego mojego ciała. No jak pani tego dokonała? Eksperyment. Po prostu podjęłam się eksperyment, wzięłam udział w eksperymencie. Tak prawdę powiedziawszy, może jednak zanim zacznę opowiadać o swoich eksperymentach, to może odpowiem panu na to pytanie, które pan przed chwilą zadał. No proszę. Co nauka w tej chwili może nam powiedzieć na temat tych doznań, które miał Monroe podczas tych swoich pierwszych ćwiczeń. Co jest jeszcze bardzo ważne? On opisał w swoich książkach doznania, które znakomicie się wpisują w tę obecną wiedzę, czyli prawdę mówiąc w to, o czym właśnie teraz chciałabym mówić. Czyli może nawet powinnam jeszcze zaznaczyć, że zorientował się,
podczas swoich doświadczeń, że kompleks świadomościowy nie jest jednorodny, że gdyby, żeby oddalić się od swojego ciała organicznego, musiał jak gdyby wydzielić się z czegoś, co nazywał swoim drugim ciałem, po to, żeby mógł wejść w pełni w rzeczywistość niejawną, bo to jego trzecie działo, czyli to, które się wydzieliło, oczywiście patrząc z jego punktu widzenia, z ciała organicznego, nie mogło się od ciała oddalić. I zupełnie słusznie, ponieważ to, co się nie mogło oddalić, to była ta część kompleksu, która była jego czuwającą świadomością i ona musiała pozostać związana z ciałem, żeby po prostu dbać o jego fizjologię. Natomiast z tego kompleksu wydzielała się już ta część, która mogła podróżować w innych wymiarach rzeczywistości, czyli w innym obszarze hipersfery, i tam nawet mogła dokonywać obserwacji tego, w jaki sposób tam odbiera rzeczywistość, a odbiera w zupełnie inny sposób niż w czasoprzestrzeni. Bo w czasoprzestrzeni, w oparciu o pozazmysłowe postrzeganie kompleksu świadomościowego, my wykształciliśmy zmysły ciała, a więc wykształciliśmy wzrok, słuch, smak, węch. To są wszystko zmysły ciała, które w zasadzie nie funkcjonują w tamtej rzeczywistości, która jest, no powiedzmy, za zasłoną, czyli w innych wymiarach tej samej hipersfery. Mhm. Ale pani Danuto, ja po raz trzeci wrócę do tego pytania, a co nauka dzisiaj o tym mówi? No, jeżeli nie powiem, co zaobserwował Monroe, to zawieszę w próżni te badania. No dobrze, to proszę powiedzieć. Co on zaobserwował? Zaobserwował, że jego ciało jest zwierciadlanym odbiciem ciała organicznego. To drugie ciało. To znaczy, już mówiłam o tym, że te kompleksy są jak gdyby w sobie zagłębione i mogą się porozdzielać. I jeszcze dodatkowo zaobserwował to, że jego ciało wydzielone jest odbiciem zwierciadlanym ciała organicznego. Też bardzo ważna sprawa. Inaczej również postrzega to wydzielone ciało, to, które się może oddzielić od ciała organicznego, inaczej postrzega rzeczywistość. To znaczy w pierwszych doświadczeniach, i to potwierdzam z własnych doświadczeń, ogląda się rzeczywistość z perspektywy tego wydzielonej części kompleksu świadomościowego, ogląda się zupełnie inaczej. Znaczy, na początku się ogląda dokładnie tak samo, to znaczy wychodzimy z ciała z przyzwyczajeniem wyniesionym z naszego życia organicznego. Więc wydaje nam się, że widzimy dokładnie to samo, co normalnie widzimy, odczuwamy nawet przyciąganie ziemskie. Nawet kolorystyka się prawie zgadza, a w momencie, kiedy już się oswoimy z tą inną rzeczywistością, okazuje się, że oglądamy zupełnie inaczej, ponieważ oglądamy rzeczywistość dookoła siebie. Nie musimy się obracać, żeby widzieć, co jest za nami. Nieco inna jest kolorystyka. Jeżeli wymieniamy informacje z kimś w tej innej rzeczywistości, to początkowo wydaje nam się, że słyszymy, ale to też jest złudzenie, ponieważ my odbieramy innymi zupełnie kanałami informacje. Robi to wrażenie właściwie odbioru rezonansowego i my sami nadajemy temu formę słowną. Czyli te dwie rzeczywistości, chociaż bliźniacze, zasadniczo różnią się między sobą i podejrzewam, że właśnie dlatego jesteśmy tutaj wysyłani do czasoprzestrzeni po to, żeby zasiedlić ciała organiczne, żeby doświadczać rzeczywistości w zupełnie innych warunkach. Jest to jak gdyby poletko doświadczalne, wciąż ewoluującej świadomości i badającej swoje możliwości przejawiania się w działaniu.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No i teraz, kiedy już tak w ogólnym zarysie powiedziałam, czego dowiedział się Monroe w tych swoich pierwszych podróżach, to możemy przejść rzeczywiście do tego, co nauka w tej chwili może nam powiedzieć na temat jego doznań. Przede wszystkim, jeżeli wyjdziemy z założenia, które przyjęła mechanika kwantowa, że nasza czasoprzestrzeń powstała w wyniku wielkiego wybuchu, początkowej osobliwości, o której nie wiemy absolutnie nic, oprócz tego, że do początkowej osobliwości nie dają się zastosować żadne znane nam prawa fizyczne, to prawdę powiedziawszy, mechanika kwantowa nie daje nam odpowiedzi, co właściwie mógł przeżyć Monroe w czasie tych swoich niby podróży. Nauka konwencjonalna po prostu ciągle stoi na stanowisku, że to są halucynacje wywołane halucynogenami przez struktury mózgowe. I na razie zostańmy przy tym, jeśli chodzi o konwencjonalną naukę. Natomiast tak jak wspomniałam, w roku 2005, na samym początku, w styczniu, została opublikowana praca Nassima Haramaina i Elizabeth Rauscher, która dotyczyła uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii, chociaż jeszcze w ten sposób to prawo tak nazwane nie zostało. Oni właściwie tam przedstawili tę pracę jako próbę unifikacji praw rządzących fizyką. I wyszli z bardzo, uważam, słusznego założenia, które do dzisiejszego dnia stosuje fizyka klasyczna, dzieląc przestrzeń, tą naszą trójwymiarową przestrzeń, która zajmuje przynajmniej w naszym rozumieniu ogromną przestrzeń, ale składa się ona z punktów bezwymiarowych. I Haramain doszedł do wniosku, że jeżeli przestrzeń ma swoje wymiary, to punkt również je powinien mieć, nie tylko powinien mieć wymiary, ale również kształt, który sprawiłby, że wszystkie punkty wypełniłyby całkowicie przestrzeń bez pozostawienia pustych miejsc. I okazało się, że nie będę przytaczać tutaj całego jego wywodu, okazało się, że ten punkt ma kształt równowagi bardzo dobrze znanej w technice, mianowicie równowagi Buckminstera-Fullera. Czyli krótko mówiąc, ma kształt kuboktaedru, czyli mówiąc inaczej, jeżeli to jest niezrozumiałe określenie, sześcio-ośmiościanu półformalnego. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda, wystarczy wpisać w googlarkę, znajdzie, zobaczy. I to, czy to opublikowanie tego... To jeszcze nie wszystko, dlatego że przyjął, że krawędzie, które się składają na ten... na tę kropkę, a powstają z czworościanów foremnych, które zostały też bez pozostawiania pustych miejsc upakowane w przestrzeni, krawędzie tych czworościanów to wektory, ponieważ czworościany, żeby wypełniły całkowicie całą przestrzeń, muszą być zorientowane obustronnie, to znaczy czubkiem do góry i czubkiem do dołu, bo inaczej by całej przestrzeni nie wypełniły. W związku z tym wektory również są skierowane przeciwnie. Czyli, krótko mówiąc, układ równowagi Buckminstera-Fullera to jest struktura wektorowa przestrzeni.
czym się ona charakteryzuje? Dynamiką kreacji. Przy każdym zakłóceniu równowagi wykształca z siebie dwa torusy powiązane ze sobą sprzężeniem zwrotnym. Otrzymał to, rozwiązując równanie grawitacji Einsteina, uzupełnione o siły Coriolisa. Ponieważ wyszedł z założenia, że no, nie jestem w stanie tego inaczej nazwać, tak się te siły nazywają. Jest to po prostu uwzględnienie tarcia w przestrzeni. Bo w końcu ta równowaga Buckminstera-Fullera, wielokrotnie powtórzona, wypełnia całą przestrzeń. Mhm. I rozwiązanie równania Einsteina z tym uzupełnieniem, co wykazało? Przede wszystkim, że właśnie wytwarzają się te dwie bliźniacze struktury, oczywiście na ekranie komputera, one zostały ukazane jako dwa odrębne torusy, które są ze sobą połączone sprzężeniem zwrotnym, ale jest zupełnie oczywiste i badania anomalii to potwierdziły, że te dwa torusy są w sobie zagłębione i również zagłębiona jest w nich próżnia fizyczna. Czyli już to pierwsze rozwiązanie pokazało, w jaki sposób tworzy się wielowymiarowa hipersfera naszej rzeczywistości. Czyli do tego, żeby się wszystko kręciło, bo te torusy wirują. I dziura, która łączy te dwa torusy, a właściwie dwie dziury, też wirują. Czyli mamy układ zamknięty, pozostający w równowadze, tak jak również fizyczna pozostała w równowadze, tak i te dwie wyłonione struktury też pozostawały ze sobą w równowadze, łącznie z próżnią fizyczną. A te dziury, czyli połączenia międzywymiarowe, pozwalały utrzymać cały ten układ w dynamicznej równowadze. Czyli krótko mówiąc, mogły się powtarzać doświadczenia, informacja mogła być zbierana i zapisywana w polach fizycznych, bo to wszystko były pola elektromagnetyczne. Krótko mówiąc, wielowymiarowe pola kwantowe są elektromagnetyczne. Russell, który też wspomniałam wcześniej o tym, opublikował swoją nową kreację wszechświata w 1956 roku, czyli od objawienia upłynęło 15 lat, więcej, bo on miał objawienie w 21, opublikował w 56, 30. 5 lat. Trwało opracowanie tej teorii, ale on w międzyczasie również trochę i poeksperymentował, co źle zidentyfikował. Uznał elektryczność za siłę międzywymiarową, a okazało się, że siłą międzywymiarową jest magnetyzm i grawitacja. No i elektromagnetyzm, który się z tego wyłonił, można powiedzieć. A pani Danuta, przekładając to wszystko, co pani teraz powiedziała na te przeżycia Monroe, to jak to przełożyć w prosty sposób, zrozumiały? No, bardzo prosty. Po prostu teraz, kiedy już wiemy, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, ponieważ nasza świadomość jest wielowymiarowa, wiemy, że świadomość czuwająca to jest ta sonda wysłana do czasoprzestrzeni, która zasiedla ciało organiczne, a podświadomość i nadświadomość to są te części kompleksu, które się znajdują w rzeczywistości ukrytej przed naszymi zmysłami. Czyli krótko mówiąc, w momencie, kiedy wydawało się Robertowi Monroe, że wychodzi poza ciało, to on mentalnie patrzył na swoje ciało z perspektywy tego kompleksu, który się znajduje poza ciałem, czyli w rzeczywistości równoległej. Ale stał obok swojego ciała. Dlaczego? Dlatego, że te rzeczywistości, które się wyłoniły z fizycznej próżni, są wzajemnie w sobie zagłębione. Czyli ta odległość jest tylko pozorna.
To są inne wymiary tej samej przestrzeni. I w obrębie tej samej przestrzeni my funkcjonujemy, można powiedzieć, w różnych obszarach rzeczywistości jawnych, czyli dla nas, bo widzimy je swoimi oczami, i ukrytych, ponieważ nasze oczy tego nie widzą. Ale jeżeli spojrzymy z perspektywy ciała kompleksu świadomościowego, to automatycznie zdajemy sobie sprawę, że tym obiektem fizycznym, który steruje naszym ciałem, jest układ fizyczny, który się znajduje nie tylko poza nim, ale jeszcze dodatkowo w innych wymiarach hipersfery. Czyli krótko mówiąc, w momencie, kiedy wydawało się Robertowi Monroe, że wychodzi poza ciało, to patrzył na swoje ciało organiczne z perspektywy bliźniaka w tej drugiej części bliźniaczej hipersfery. Tej, która się jednocześnie z czasoprzestrzenią wyłaniała z fizycznej próżni. Bo każdy obiekt, który jest w czasoprzestrzeni, ma swojego bliźniaka w rzeczywistości równoległej. Tej, która się wyłoniła równocześnie, właśnie nie wyłoniła, wyłaniała, bo to przecież był proces, a nie jedna chwila i wszystko wybuchło. No właśnie, to tutaj wrócę do Einsteina, którego zacytowałem na początku naszej audycji. Jest całkiem prawdopodobne, że poza obszarem postrzegania zmysłowego ukryte są całe światy, o których nie mamy pojęcia. To Einstein kilka dekad temu. I co wspólnego, pani zdaniem, może mieć to, co przeżywał Monroe, z tym, co pisał, czy myślał, mówił Einstein, a tym, co dzisiaj już wiemy? No, być może Einstein zapoznał się z koncepcją, nową koncepcją wszechświata, którą przekazał do wszystkich uczelni amerykańskich Walter Russell. Aha. Zresztą nie tylko amerykańskich, bo również i wiodących europejskich, prawdę powiedziawszy, chyba również do wielu czasopism naukowych to rozesłał, tyle tylko, że nie było żadnego odzewu. No niestety, z punktu widzenia ówczesnej wiedzy to była herezja. Ciekawa rzecz, że również przy tym objawieniu, czy też olśnieniu, otrzymał informację, że nie wolno mu opublikować wiedzy, którą posiadł, przed rokiem 45, ponieważ ludzkość musi doznać wielkiej traumy, żeby zrozumieć zasady funkcjonowania wszechświata. Czyli krótko mówiąc, ta trauma jest nam potrzebna po to, żeby zrozumieć, że nasz wszechświat jest spójny, dzieli się z nami swoimi zasobami i potencjałem bez wystawiania nam za to rachunku, czyli krótko mówiąc, powinniśmy zrozumieć, że naszym przeznaczeniem jest współpraca, a nie walka o wszystko i rywalizacja. Mhm. Ja przygotowując się do tej audycji, do rozmowy z panią, przypomniałem sobie książkę Thomasa Metzingera, tytuł Tunel Ego, naukowe badanie umysłu i mit świadomego ja. Ta książka została wydana kilka lat temu przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem medialnym Radia Tok FM i tutaj zacytuję dwa zdania z niej. Do niedawna eksterioryzacja była wśród poważnych badaczy swego rodzaju tabu, tak samo jak świadomość we wczesnych latach 90. Młodzi naukowcy uważali tematy za zbyt ryzykowne dla kariery. Koniec cytatu. Proszę o komentarz, pani Danuto. Wcale się nie dziwię. Ja też nie wychodziłam na forum publiczne z tym, czego doznawałam w czasie swojej pracy naukowej i nie chwaliłam się tym, że odbieram komunikaty, bo też prawdopodobnie dowiedziałabym się, że mam odlot i chyba z moją psychiką coś jest nie w porządku. O ile nie zamknęliby panią do jakiegoś szpitala. Tak prawdę powiedziawszy, te moje okresy, kiedy odbierałam komunikaty,
To były okresy, kiedy wchodziłam w stan zintegrowanej świadomości. To znaczy w tej chwili już wiem, że to był stan zintegrowanej świadomości. Wtedy zupełnie się nie orientowałam, z czym mam do czynienia. Po prostu świat zewnętrzny przestawał wtedy dla mnie istnieć i istniałam tylko ja i problem, który rozwiązywałam i napływały mi informacje. Który to był rok? No, pracę zakończyłam w roku 2003. To znaczy w 2003 przeszłam na emeryturę. Natomiast ja rozpoczęłam pracę w roku 1966. Jeszcze podczas swojego studiowania, dlatego że jeden z profesorów zaproponował mi pracę w Instytucie Naukowo-Badawczym, który otwierał komórkę, która miała wprowadzić do Polski zupełnie nową dyscyplinę badawczą, mianowicie inżynierię procesową. I przyjaciel, który kierował zespołem w tym instytucie, prosił go o wyszukanie jakiegoś obiecującego podobno naukowca, no i właśnie padło na mnie. Jaka to była uczelnia? Politechnika Warszawska. Mhm. Instytut, w którym miałam pracować, wtedy był Instytutem Chemii Ogólnej, a po połączeniu się z Instytutem Tworzyw Sztucznych utworzył Instytut Chemii Przemysłowej. No i co się wtedy działo? Jakby pani już... Co się wtedy działo? No nic, no po prostu... Rozmowa wypadła moim zdaniem rewelacyjnie, bo mój przyszły szef mi powiedział, że absolutnie nie będzie mi stawiał żadnych przeszkód w kontynuowaniu studiów dziennych. Jedyne co na skutek uzgodnienia jego ze swoim znajomym z Politechniki, zdecydowano, że praca, którą będę wykonywała w instytucie, będzie jednocześnie moją pracą dyplomową. Czyli pracując w instytucie i studiując, można powiedzieć, zintegrowałam razem te dwie swoje czynności. No i ta integracja już weszła mi w krew. No ale trzymała się pani, rozumiem, przez większość czasu tej nauki konwencjonalnej, tak? Jak najbardziej. Ja w ogóle nie wiedziałam o tym, że istnieje jeszcze coś poza konwencją. No jedyne co, to właśnie to, że zauważyłam te swoje dziwne stany, które notabene były przyczyną kpin ze mnie, dlatego że ja podobno rozmawiałam w tym stanie i odpowiadałam sensownie na pytania, tylko tyle, że nic absolutnie nie zostawało w mojej pamięci czuwającej. W związku z tym, jeżeli ktoś w tym czasie prosił mnie, żebym ja coś komuś przekazała, to po prostu ja tego nie robiłam, bo nie wiedziałam, że do czegoś takiego się zobowiązałam. I z tego, co znalazłam w pracach Roberta Monroe, to też zorientowałam się, że on wchodząc w kontakt w tym stanie zintegrowanej świadomości z człowiekiem żyjącym w czasoprzestrzeni, też nie pozostawiał żadnego śladu wymiany informacji wtedy, kiedy był w stanie pozacielesnym, a osoba, z którą rozmawiał i która go zapewniała o czymś, na przykład, że zapamięta o tym, że ją uszczypnął, to niestety tego nie zachowywała w pamięci. I dokładnie to było ze mną, tylko tyle, że w gruncie rzeczy wyglądało to tak, jak ja bym prowadziła konwersacje z innymi swoimi częściami znajdującymi się w rzeczywistości ukrytej. No dobrze, ale to rozumiem, że pani nie przestraszyła się tego i nie zablokowała, nie, tylko szukała... Nie, przyznam się szczerze, że było to dla mnie bardzo wygodne, dlatego że to mi ułatwiało pracę. Natomiast niewygodne było tylko to, że byłam obiektem kpin, ale przecież nie mogłam wyjaśnić, że to, co się ze mną dzieje, tak, a nie inaczej wygląda, bo rzeczywiście wtedy można byłoby mnie wziąć za czubkę. No i jak się później pani kariera potoczyła, a co pani z tym wszystkim zrobiła? Do końca pracy w instytucie nie wychyliłam się ani razu. Natomiast jeszcze w trakcie mojej pracy zawodowej, no i tutaj znów, ja uważam, że w moim życiu nie było żadnych przypadków.
ponieważ zajmowałam się inżynierią procesową, czyli krótko mówiąc, modelowałam procesy chemiczne, inżynierii chemicznej, modelowałam technologie i musiałam w związku z tym opracować nie tylko model, ale również wyznaczyć jego parametry operacyjne i parametry stałe. W związku z tym musiałam prowadzić procesy optymalizacji. Procesy optymalizacji, ponieważ to były lata, kiedy jeszcze nie wolno nam było sprowadzać żadnych komputerów. Pierwszy laptop miałam w 1980 roku, a korzystaliśmy z Gira na Uniwersytecie Warszawskim, który notabene był przez Duńczyków podarowany, więc myśmy nie zakupywali takich urządzeń. A od samego początku, właściwie wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie było nawet nauki programowania na wyższych uczelniach, ja musiałam się nauczyć programowania, ponieważ już od początku pracy z moim przyszłym szefem, a właściwie już później faktycznym szefem, musiałam się programowania nauczyć i musiałam rozwiązywać problemy, z którymi się stykałam na komputerach, ponieważ nie dało rady tego policzyć na piechotę. A z całą pewnością nie nadawał się do tego suwak logarytmiczny. No dobrze, a pani Danuta, no rozumiesz... I w procesach optymalizacji zaczęłam wykorzystywać sieci neuronowe. I tutaj właśnie to była ta przyczyna, która spowodowała, że się zainteresowałam świadomością, ponieważ zorientowałam się, że nawet wtedy, kiedy w sieciach neuronowych stosowałam generatory zdarzeń losowych, no, sieci wtedy działały błyskiem. Uczyły się szybko, znajdowały optymalne... Gdy optymalizowałam dążyłam do zminimalizowania różnic pomiędzy uzyskanymi wynikami doświadczenia i wynikami modelu, to dążyłam do minimum. Zawsze znajdowały sieci neuronowe minimum nie lokalne, a globalne. Ale zauważyłam jedną rzecz, że sieć nigdy nie wyszła poza ramy struktury sieci. To znaczy, jeżeli ja czegoś nie przewidziałam, to sieć tego nie wykonała. Nie miała własnej inicjatywy. Ona dążyła do celu, znajdowała ten cel błyskawicznie, ale to był wynik mojego planowania, a nie sieci neuronowej. Czyli krótko mówiąc, doszłam do wniosku, że to może być tak, że jednak nie struktury mózgowe obsługują i programują całe nasze życie, a mamy zewnętrznego programatora, czy też programistę. Mhm. I rozumiem, że do momentu pobytu na uczelni pani się z tym nie wychylała? Nie na uczelni. Ja studia zakończyłam w 67 roku. W 66 zaczęłam pracę w tym zespole naukowo-badawczym. Straciłam wtedy, oczywiście rozpoczynając pracę, stypendium naukowe, ale za to, no nie tylko stypendium, straciłam również wakacje. No bo podejmując pracę zawodową już nie miałam tego luzu, ale za to zdobyłam niesamowitą praktykę. Mhm. No dobrze, bo mamy kilka minut do końca. Pewnie wiele znaczy zdążymy powiedzieć. Tak, tak. Jakby pani mogła... Co takiego, jakby pani mogła krótko powiedzieć, co takiego... Co zrobiłam, że zweryfikowałam tak doświadczalnie to, o czym mówi uniwersalne prawo, jak rozumiem, kreacji form materialnych. O to mnie chce pan zapytać, tak? Tak, tak, tak. Ponieważ... Był to już koniec XX wieku
i pojawiły się u nas komputery w instytutach, zdobyłam wtedy również dostęp do internetu światowego. I w tymże właśnie internecie, kiedy szukałam jakiejś informacji, która była mi potrzebna, trafiłam na stronę, na której zaoferowano eksperyment związany z rozwojem duchowym, a eksperyment polegał na aktywacji kundalini. Myślę, że sporo ludzi wie, czym jest kundalini. Jest to według tradycji hinduskiej wyobrażony wąż leżący u podstawy kręgosłupa, który się podnosi. Tak prawdę powiedziawszy, o duchowości nie wiedziałam wtedy nic, ale ponieważ zorientowałam się już, że coś niewątpliwie istnieje poza czasoprzestrzenią, skoro ja miałam te kontakty nie wiadomo z kim, ktoś nie wiadomo gdzie i skąd mnie prowadził w życiu i niemalże wpychał mnie na moją ścieżkę, bo przecież nie uczyniłam cienia gestu, żeby się zatrudnić w trakcie studiów, tylko zostałam, można powiedzieć, wepchnięta do instytutu i już tam pozostałam, a warto podkreślić, że był to okres, kiedy dostawaliśmy nakazy pracy po ukończeniu uczelni. Nakaz pracy mnie ominął, dlatego, że po prostu już pracowałam. Zostało nam 3 minuty. No i w trakcie tego eksperymentu udało mi się poczuć, operowałam, krótko mówiąc, z czakrami hinduskimi, które miałam uaktywnić. No i postępowałam zgodnie z procedurą, uaktywniłam je. I kiedy uaktywniłam ostatnią czakrę i zsynchronizowałam ich pracę, poczułam, że wiruję. To znaczy ciało moje było nieruchome, ale wir był tak silny, że poczułam, że jakbym wirowała razem z nim. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, z czym mam do czynienia. Niemniej jednak teraz zorientowałam się, że po prostu uaktywniłam swoje wielowymiarowe pole kwantowe. Ale do tego musiałam poznać pracę Haramaina. I od tego momentu, co się zmieniło w moim życiu? Przede wszystkim polepszyło się postrzeganie pozazmysłowe. Można powiedzieć, że znacznie wcześniej niż pracował Haramain nad swoją koncepcją tworzenia wszechświata, ja tę koncepcję zobaczyłam wizualnie w postaci wirujących złotych trójkątów. Tylko z niczym to sobie nie skojarzyłam. Próbowałam się skontaktować z osobami podobno uduchowionymi, które twierdziły, że to jest po prostu obraz Trójcy Świętej. Ale nie rozumiałam, dlaczego one się obracają. Po prostu nie miałam wiedzy wystarczającej do tego, żeby nad tym popracować, bo nawet fizyki, mechaniki kwantowej nie znałam. Ja dopiero później, kiedy zaczęłam pracować ze świadomością, zaczęłam pracować z uzdrawianiem, bo już w trakcie podnoszenia kundalini, czyli aktywacji swojego wielowymiarowego pola kwantowego, ja się uzdrowiłam z bardzo ciężkiej astmy, którą nabyłam pracując z alerganami w instytucie. I to dosłownie uzdrowiłam się w ciągu jednej chwili. Bez leków, bez niczego. Leki odstawiłam natychmiast. Po raz pierwszy w trakcie aktywacji połączeń międzywymiarowych doznałam uzdrowienia. To znaczy w pierwszym rzucie miałam koszmarny atak astmy, taki, że myślałam, że się uduszę. I ponawiając czynność, czyli kierując dłonie, które również mają wyloty, można powiedzieć, linii sił pola kwantowego na gardło, po prostu natychmiast zatrzymałam atak astmy i od tego czasu skończyły się wszystkie moje problemy zdrowotne.
No a potem to już sobie eksperymentowałam na sobie. No dobrze. I od razu panu powiem, absolutnie nic to nie zagrażało mojej karierze naukowej, bo wtedy, kiedy zaczęłam z tym tak na dobre eksperymentować, to już byłam na emeryturze. No dobrze, to pani damy. No ja już jestem wiekowa. To znaczy absolutnie się nie czuję, mam wciąż 20 lat, niemniej jednak PESEL mówi coś innego. To pani Danuto, ostatnie pytanie. Jakie rady ma pani dla naszych słuchaczy, którzy poszukują prawdy? No przede wszystkim takie, żeby się nie zakleszczać w paradygmacie naukowym. Nie wolno tego robić. Poza tym, co jeszcze warto powiedzieć? Że absolutnie nie wolno nam narzucać, co mamy badać i jakimi metodami. Bo moim zdaniem fakt, że żyjemy w wielowymiarowej hipersferze, a jej spójność jest w gruncie rzeczy Bogiem fizyki, czyli jest wszechobecna, wszechwiedząca i wszechmocna, udostępnia nam wszystkie swoje zasoby, to po prostu powinniśmy integrować zarówno nauki przyrodnicze, tak jak i ja robiłam od czasu, kiedy skończyłam swoją pracę zawodową w instytucie. Nauki przyrodnicze zaczęłam integrować w jedną całość, wykazując, że ta wiedza jest spójna. Potem jeszcze zagłębiłam się w mistykę, no bo skoro jestem mistyczką, to dlaczego nie? I okazuje się, że mistyka również jest spójna z naszą najnowszą wiedzą naukową. Czyli krótko mówiąc, jeżeli prowadząc badania w różnych obszarach doprowadzają one do tych samych wniosków, to kryterium spójności jest ważniejsze niż powtarzanie w kółko tego samego doświadczenia z uzyskaniem tego samego rezultatu. Jeżeli będziemy ciągle robić to samo, to niczego nowego się nie dowiemy. No to Einstein chyba tak powiedział, to takie mocno tak, chodzące. Dokładnie. Jestem dokładnie tego samego zdania. Że trudno oczekiwać innych rezultatów, jeśli robi się wciąż to samo. I tak prawdę powiedziawszy, ponieważ nasza wiedza o rzeczywistości w tej chwili całkowicie zmienia nam obraz tej rzeczywistości, powinniśmy się przystosować do tego, co już wiemy. Ale ta wiedza musi być powszechna, natomiast jak na razie ona jest trzymana pod kluczem. Jedyny instytut, który się w tej chwili tą częścią wiedzy zajmuje, to jest Instytut Kwantowy na Hawajach, czyli Międzynarodowy Instytut Medycyny Kwantowej, który wręcz robi to samo co ja, tylko z użyciem procedur technicznych. Natomiast ja się tylko i wyłącznie posługuje swoją wielowymiarowością, po to, żeby cofnąć zmiany zwyrodnieniowe, po to, żeby na przykład po operacji oczu nie widziałam przez 3 miesiące i w czasie tych 3 miesięcy za pomocą psychofizyki doprowadziłam do tego, że zaczęłam widzieć kolory, potem kształty, a w tej chwili to jedno oko, które udało mi się uratować, bo niestety drugie oko mi medycyna zlikwidowała całkowicie. W tej chwili widzę normalnie. To znaczy, oczywiście, ponieważ nie mam już soczewki, mam również uszkodzone wiązania i mięśnie oczu, w związku z tym nie mam akomodacji. Muszę się posługiwać okularami, niemniej jednak widzę, nie jestem ślepa. A w momencie, kiedy obudziłam się po operacji i oświadczyłam, że ja nic nie widzę i zajrzano mi do oka, lekarz, który mnie operował, stwierdził, proszę pani, ja jestem bezradny, medycyna jest bezradna, nie wiem, co się stało. Prawdopodobnie uszkodzili mi struktury mózgowe, bo to one obrabiają fale świetlne, które wpadają do naszych oczu. I okazało się, że stosując notabene właśnie metodę Roberta Monroe, czyli synchronizacji półkulowej, doprowadziłam do tego, że odtworzyłam utracone struktury.
i zaczęłam widzieć jednym okiem. I w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Danuta Adamska-Rutkowska, autorka między innymi książki Świadomość wielowymiarowa w świetle badań naukowych. Pani Danuto, dziękuję za rozmowę. Czy mówiłam wystarczająco jasno? Tak. Myślę, to pewnie ocena należy do słuchaczy, ale myślę, że na pewno wystarczająco ciekawie, żeby dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, żeby poszli dalej tropem, szukając prawdy na własną rękę. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!